Znajdujemy się w miejscowości Popowo Kościelne. Prowadzę gospodarstwo rodzinne o areale 54 hektarów. Bazuję na produkcji roślinnej pszenica, rzepak, pszenżyto, kukurydza, no i oczywiście chów opasków w ilości do 50 sztuk. Posiadam 3 traktory, John Deere 650, 115-konny, Fortera 100-konna, mniejszy Zetor, jak widać, 65, Proxima, głównie używany do oprysków i oczywiście do mieszania paszowozem, ale główną maszyną, na której bazuję, jest to ładowarka teleskopowa Farizin 625, którą zakupiłem w 2009 roku. Ładowarka posiada silnik japoński Yanmara o mocy 75 koni mechanicznych. Udźwig tej maszyny 2,5 tony na krótkim ramieniu. Do ładowarki posiadam osprzęt typu łyżka, krokodyl do usuwania obornika, paleciak do rozładunku różnych tam palet oraz chwytak niezbędny przy produkcji zwierzęcej do bel z sianokiszonką. Ładowarka Farizin sprawdza się w moim gospodarstwie bardzo dobrze. Szerokością jest, wynosi 1,90 m, wysokością niespełna 2 metry. Idealnie pasuje w wąskie budynki, czyli wąskie ganki, wąskie obory.